Ejo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym jubileuszowym materiale trzeciego sezonu serii Polowanie na. Serii, w której polujemy na wszystkie zwierzęta w grze The Hunter Classic w kolejności alfabetycznej. No i cóż, witam was w tym pierwszym materiale, pierwszym inauguracyjnym odcinku, w którym zapolujemy sobie, jak widzicie w tytule, na Bantenga. Jeśli chodzi o Bantenga, przedstawimy sobie parę kwestii, jego całą specyfikację, jeśli można powiedzieć tak o zwierzęciu, no ale oczywiście jest to zwierzę wirtualne, więc chyba możemy nazwać go jako rzecz, chociaż z drugiej strony. Tak więc, jeśli chodzi o ten gatunek, występuje tylko i wyłącznie na jednym rezerwacie. Big Cabin Bay, na którym się znajdujemy, jego minimalna punktacja to 70. Jeśli chodzi o maksymalną punktację, to 185. Maksymalny CSS jest na poziomie 45. Maksymalna waga, nie mam takich informacji. Jeśli chodzi o punktację, jest ona bazowana na jego rogach. Warto zaznaczyć, że samice są punktowane. Jeśli chodzi o nietypowe umaszczenia, trójkolorowy, złoty lub żółty, ciemny oraz szary. Jeśli chodzi o rzadkie umaszczenie, melanistyczny oraz albinos. Z takich ciekawostek IRL można powiedzieć, że Bantek w rzeczywistości występuje w Azji Południowo-Wschodniej i Australii. Żyją głównie w lasach, gdzie żywią się trawami, bambusem, owocami, liśćmi i młodymi gałęziami. I mają tendencję do gromadzenia się w stadach liczących od 2 do nawet 30 zwierząt. W każdym stadzie jest tylko jeden dorosły byk. To wszystkie informacje są ze źródła thehunter.fandom.com. To nie jest naprawdę nic odkrywczego. Generalnie tak będzie wyglądała forma tej serii. Parę takich informacji na temat, powiedzmy, tego gatunku, na które polujemy, żebyście mieli jakiś taki fajny zakres tego, z czym mamy do czynienia, nie? Myślę, że to fajne. Mam nadzieję, że te informacje będę mógł wam w stanie przekazać dosyć taki, wiecie, zwięzły, ale dosadny sposób, żeby tutaj się za bardzo nie rozgadywać. No ale jako, że jest to pierwszy odcinek, no to wypada trochę więcej pogadać na wstępie. Jeśli chodzi o bronię, 340 w mych rękach. Dzisiaj to będzie moja główna broń palna, z której będziemy strzelać właśnie do kierunku właśnie Bantengów. Myślałem jeszcze na 45-70, ale powiem wam szczerze, że między tą bronią, a właśnie wspomnianą wcześniej, bardziej podoba mi się ta. I z wyglądu, i z mocy. Z mocy może są podobne. W przypadku tej dźwigniowej chyba są 5 pocisków, tutaj mamy 3, ale wolę jakoś to. Luneta 5,5 do 22 bodajże, więc to jest nasza gwiazda dzisiejszego materiału. Oh yeah. Ale poważnie wygląda, jeszcze skinę zrobię. Dobra, jeśli chodzi o broń cichą, bo takową też dzisiaj zabieram, no to tutaj też nic odkrywczego. Łuk blaszkowy, pulsar wersji pomarańczowej. No i tak, jeśli chodzi o pozostałą część ekwipunku, mam ze sobą 7, bo jak wiecie, jeżeli oglądaliście jakieś poprzednie sezony właśnie tego polowania na, to my generalnie skupiamy się tylko i wyłącznie na zwierzęciu, gatunku, na który polujemy. Więc w tym przypadku tylko i wyłącznie bantengi. Ale może dojść do sytuacji, co się bardzo rzadko zdarza, ale zdarzyło się w poprzednich sezonach, że może nam wyskoczyć jakiś inny gatunek, ale jakiś bardzo rzadki. Na przykład jakiś myłkus, na przykład jakiś o bardzo rzadkim umaszczeniu. Albinos, melanistyczny coś, no to wtedy fajnie by było chociaż mieć jakąś broń, tutaj możemy odestrzał w kierunku takiego zwierzęcia, bo szkoda by było go po prostu nie pozyskać, bo to się zdarza rzadko, więc fajnie mieć takie zaplecze, nie? Więc w tym wypadku jako taką broń awaryjną, bo w każdym materiale jakoś będę mieć, to będzie broń długa czy krótka, w tym przypadku 7 łamana, dlatego że mogę pod nią podpiąć właśnie tu lunetę 5,5 do 22, więc nie muszę korzystać z 2. Jeśli chodzi o bronię, to jest wszystko. Amunicja, tutaj w razie czego apteczka, tutaj wiadomo róg. Jeśli chodzi o wyposażenie, no tutaj żadnych wabików nie zabieram, no bo na nie wabików nie ma. Musimy pamiętać o tej mechanice, żeby się nawadniać, bo jednak tutaj, wiecie, jest to mechanika, ja ostatnio o tym zapomniałem. A tak poza tym, to nic tu więcej nie ma, no biorę ze sobą psa, żeby móc wziąć to wszystko. A on się może mi przydać, bo na przykład jeśli oddam jakiś słaby strzał w kierunku Bantenga z broni cięciwowej, no to może zrobić się niemały problem. Dobra, żeby tutaj dłużej nie gadać, jeszcze ogarniemy jedną kwestię. Gdzie występują Bantengi? Jeśli chodzi o Bantengi, warto zaczynać po stronie zachodniej. Jeśli chodzi o ich występowanie, to generalnie między tą górą a tą. Dobra, myślę, że bardzo ładnie wam to rozrysowałem.
tutaj generalnie powinniśmy je spotkać. Zobaczymy, jak sesje będą nam dopisywać, bo w poprzednich sezonach było różnie, naprawdę różnie. Więc będą sytuacje, że będę musiał robić kilka sesji. Więc odcinki będę dogrywać, że nie tyle odcinki, co będę sobie dogrywać kolejne materiały, żeby potem sobie zmontować taki jeden odcinek, prawda? Ale może w przypadku Bandlego wyjąć trochę więcej szczęścia i uda nam się pozyskać kilka sztuk. Jeszcze dzisiaj mi się uda, tak? Powiedzmy. No i chyba tyle. Chyba tyle, jeśli chodzi o taki wstęp. Mam nadzieję, że nie będą one za długie. I cóż, możemy zrobić jeszcze jedną kwestię. Pomalujmy sobie mordę. A co tam? Słyszymy bez płetwca. Tak więc co? Myślę, że możemy rozpoczynać nasze polowanie. Dobra, w takim razie ja zacząłem sobie bezpiecznie schodzić w kierunku już tutaj dolnej części. Jak się domyślacie, pewnie będę starał się coś tam działać w terytoriach tam gdzieś tego nurtu tej rzeki. Bo standardowo jest to po prostu najbardziej optymalne miejsce ze względu na w miarę równy teren. Założenie jest takie, żeby upolować przynajmniej 5 sztuk. To co pamiętam, do poprzednich sezonach właśnie gdzieś starałem się oscylować w granicach tych 5. Oczywiście w zależności na co polujemy, bo jeżeli polujemy na jakieś ptactwo, no to oczywiście 5 to jest wielkie nic. Ale biorąc pod uwagę Bantenga, który jest zwierzę dosyć sporym, czy jest trudnym do polowania? Nie wiem, nie pamiętam. Wydaje mi się, że grając na Pika Bimbel, co zdarzało mi się niezwykle rzadko, to mam wrażenie, że częściej spotykałem bawoły wodne, które będą za 2 odcinki swoją drogą, więc ten Pika Bimbel przywita nas mocno na starcie. Następnym z kolei będzie Baribal, więc od razu tutaj rzucam taką informację, że będzie dużo ankiet w karcie społeczności, bo będę się was pytać przede wszystkim, na jakie rezerwaty chcecie, żebym się wybrał. Więc podejrzewam, że jeżeli oglądacie ten materiał, to w karcie społeczności na pewno znajdziecie ankietę dotyczącą Baribala, bo na Baribala możemy pójść na Red Faddle Falls, możemy sobie pójść na Settler Cracks, możemy pójść nawet, jeżeli byście wyrazili taką chęć, na Rogarrow Biome, gdzie są kaczki. A wracając do Bantenga, no to mówię, 5 wydaje mi się, że byłaby w miarę taką liczbą optymalną i na tym się będę generalnie skupiał. No cóż, życzcie mi powodzenia. No mam nadzieję, że te sesje będą fajne. Bantengi, Baribale, potem będą chyba bez... Nie, potem będzie bawu wodny. Gdzieś tam w międzyczasie też będą bez płetwce. Tutaj będę musiał się z kimś umówić, żeby udostępnił sprzęt. Niestety nie mam. Te gatunki wydają się jeszcze... Dobra, no nie wydają się, no są po prostu proste do polowania, przynajmniej w opozycji do takich pum, rysi eurazjatyckich. Ja już sobie wyobrażam te męki, jakie będę przechodził. Wyobrażam sobie, że pewnie z jedno zwierzę będę strzelał na jedną sesję, potem będę robił z 5 sesji, chyba coś widzę. Tak, coś widzę, tylko nie wiem, czy to jest Bandeng, czy bawu. Tutaj z pomocą przyjdzie nam tak zwana moneta obserwacyjna i chyba wydaje mi się, że to był Banteng. Więc mielibyśmy już na starcie pierwszą sztukę, która nie wydawała się zbyt specjalna. No chociaż to jest chyba bawuł. No pokaż ty się. Tak, bawuł. Niestety to jest bawuł. No mówię, coś podejrzewam, że będzie tak, że będzie tych bawołów zdecydowanie więcej niżeli Bantengów, no ale mam nadzieję, że się będę mylić. Tak, i potem te zwierzę, o których wspominałem, będę musiał zmontować na przykład z 5 takich sesji jeden materiał. On będzie trochę taki niejednolity, bo wiadomo, raz trochę więcej siły mam, raz trochę mniej. Może być to odczuwalne, ale przecież dobrze zdajecie sobie sprawę, że tak w poprzednich materiałach z poprzednich sezonów właśnie tak to wyglądało. A też nie ma co się męczyć, że wiecie, idziemy na pumy. I ja chodzę, nie wiem, pół dnia szukając, wiecie, tej 5. Bo to też by troszkę nie miało sensu. A wydaje mi się, że tak na spokojnie jakoś... O cholera, patrzcie, co tam się dzieje. Kolejne bawoły wodne oczywiście. Kto by pomyślał? 2 sztuki, no przynajmniej... Kurde, to ładne takie. Taki ładny się wydaje. Nie pamiętam, ile one mają, no ale tutaj i tak nie zobaczę. Ten też całkiem spoko.
Spory to rogi Maja, spory. No dobra, trzy bawoły na start. Kto by pomyślał? Zastanawiam się, czy nie przejść sobie na drugą stronę, bo nie chciałbym ich spłoszyć. Wiem, że po tej stronie też gdzieś ten bawół był, ale on sobie poszedł z tego, co widzę. Więc chyba tak zrobię, tym bardziej, że widzimy tutaj, że jest przejście. Tu też jest jakiś ślad, pewnie tych bawołów, które sobie tam migrują. Więc, no i rzucić okiem możemy oczywiście. Zobaczmy, tak dokładnie. To jest jeden z tych, zresztą widzimy po okręgu. Więc zgodnie z planem przejdę sobie na drugą stronę. Tam zaś jest kolejny, ale to jest to chyba pierwszy. Więc tak to wygląda. Co się drzesz? A, Sambar się odezwał. No, to widzę, kurde, dzieje się już na starcie. Widzę, że tu przejścia nie będzie przez jakiś czas, dopiero tutaj mi się wydaje, że jakieś będzie. No więc trudno. Ten w ogóle wdupił się do wody, płynie, on sobie w ogóle przepłynął, jaki cwaniak. No to szkoda, że nie możemy przejść na drugą stronę, bo tam jest pusto. Zobaczymy, może tutaj coś. No nic, idźmy sobie na razie rzeką. O! Proszę bardzo, kogo my tu mamy? Jest i przedstawiciel gatunku, którego szukamy. Nie, dupa, bawu wodny. Myślałem, że to bantek, bo miał taki... Ten brzuch ma taki jaśniejszy. Ale to kurde, ten bawu cały czas. No siema. Ty mnie dzisiaj nie interesujesz. Mam nadzieję, że za dwa odcinki będziesz taki łasy, żeby ze mną współpracować, ale coś podejrzewam, że wtedy nagle magicznie was tak dużo nie będzie. No ale zobaczymy. Na ten moment myślę, że będę sobie szedł po prostu nurtem, tak? Będę szedł wzdłuż tej rzeki. Jeżeli nic tam gdzieś nie znajdę, no to będę coś tam próbował tropić, nie? No bo na podstawie tam śladów też można coś podziałać. Też staram się za bardzo nie biegać, bo wiadomo, mechanika odwadniania się troszkę przyspiesza, kiedy po prostu poruszamy się szybciej, biegamy i tak dalej, więc tam coś łazi, Sambar. Tak jest. No dobra, zaczyna się tak jak myślałem, czyli jest wszystko, tylko nieco co szukam. Brakuje jeszcze jakiejś świni i będzie komplet. Tam coś ucieka. Też jakiś Sambar, ale to był inny. Tam jest świnia. Czy ja wykrakałem właśnie? Dokładnie! Yeah! Widzieliśmy już wszystko, tylko nieco, czego szukamy. Fajnie. Pierwsze spłoszone zwierzę, Sambar. Któremu coś się zepsuło. Biegnie prosto na mnie. Z byka mi wywali, czy o co chodzi? Aha. Dobra, no. Co? Idę dalej. Ponad kilometr już za nami. Generalnie pogoda dosyć zmienna. Raz pada, raz świeci ładnie tak teraz, raz robi się mgliście. Na ten moment, no masę zwierząt się odzywa, ale oczywiście nie to, czego szukam. Generuję, ustroję sobie generalnie po prawą stronę, po drugiej stronie rzeki. Tutaj tak zerkam, ale na razie nic nie widzę. Zobaczymy, co będzie się działo. Tutaj, bo tutaj troszkę bardziej otwarta przestrzeń. Bez łazi w wodzie, nie wiem co by odwaliło. Wydaje się, że nadal nic nie ma. No ale nic. Tutaj zająłem sobie stanowisko, że... No, tam zaś kuźwa Sambar. A nie, bantek chyba. Dobra, chyba mamy pierwszą sztukę. Nie jest, że... Ile ty tam kolego masz? No to już jest bantek definitywnie. Dokładnie. Że on się tak ustawił trochę słabo. Czy z drugiej strony? Teraz jest fajnie ustawiony, spróbuję. Dobra, padł na strzała. Myślałem, że ten strzał będzie taki sobie, ale jednak wyszło całkiem dobrze. I dobra, będziemy mieć pierwszą sztukę. Zobaczymy, jak tam punktacja. Nie pamiętam, kiedy mówiłem wam, ile jest na... Ile one mają maksymalnie? Muszę sobie przypomnieć. Maksymalny score 185. Patrzmy sobie na mapę, czy jest to miejsce, w którym powinniśmy... No tu teoretycznie chyba będzie przejście, ale nie wiem. Tam leci sobie bawuł. Bardzo mały. Więc go sobie oznaczę. Dokładnie. Warto oznaczać te zwierzęta, ja rzadko tutaj poluję. Mogę sobie ponabijać trochę expo na nich, jeśli chodzi o tropienie.
na robieniu może mniej, ale bardziej na wypatrywaniu. A jednak ten trzeci, tam piąty poziom fajnie wbić, bo możemy sobie przynajmniej szacować te zwierzęta. Przynajmniej więcej, nie? Ale tutaj widzę, że masz, chłopie, szczęście, nie? Normalnie to już byś dostał 30 razy, ale one chyba czują, że dzisiaj nic im nie zrobię i sobie tak przebiegają koło mnie, no, totalnie wywalone. Kurde, ja coś tam mówiłem, żeby nie biegać, a zapomniałem się totalnie. Słyszycie, jak nasza postać już dosyć głośno dycha. Niebawem zaczną się takie wizualne, że tak powiem, efekty tego. W pewnym momencie będziemy musieli się napić, czyli wykorzystać jeden z trzech naszych napojów, powiedzmy. W czasie oczywiście lustrujemy sobie teren, bo niewykluczone, że może ich więcej być. Jeżeli ten pierwszy już tutaj udało się go znaleźć, to wszystko możliwe, że gdzieś tam w pobliżu kolejne. To też się odezwało. Sambar. Sambar w okolicy. Nie o nim myślałem na pewno. Zastanawiam się nad tymi sambarami, bo zawsze zapominam, który to jest ten jednobarwny, a który to jest ten sundajski. To znaczy, chodzi mi o angielską nazwę, bo jest Ruzadir i Sambardir. Wydaje mi się, że Sambardir to ten jednobarwny, bo tam chyba było odwrotnie, a Ruzadir to sambar sundajski. Mam nadzieję, że dobrze mówię. No, proszę sobie nie przeszkadzać. Ja pójdę dołem, nie ma problemu, nie ma problemu. Proszę sobie jeść tego, ale proszę się nie denerwować. O, patrzcie, jak macha, o, tutaj spod byka mnie bierze. Kurde, dobrze, że apteczkę wziąłem. Jak mnie zaatakuje, to strzelę, nie? Bo muszę się bronić, kurde. No. Już, spokój, gituwa? Sztama? Tego, tamtego, coś? No, mam nadzieję. A tutaj mamy naszego pierwszego bantenka. Ja się tam nie przejmuję, no totalnie. Dobra, jest nasza krowa, ale to jest wielkie zwierzę, ja pierdzielę. 185 mówiłem maksymalne. Nie wydaje się, że jakiś wielki był, ale to ja też nie mam jakiegoś tego. 45 CSS maksymalnie, 125 punktów ten. Ktoś polowania stuwa, przebiliśmy się przez oba płuca i łopatkę. No widzicie, to jest dobra broń, nie? Odległość spora, bo 250 metrów, to mało nie jest, nie? A tutaj widzicie, przez kość, przez łopatkę i na dwa płuca. No, 340 jest fajna, uwielbiam tę broń właśnie, takie zwierzęta. Mam sentyment do niej, więc fajnie, że miałem okazję już w pierwszym materiale sobie ją zabrać. No, zarobki nie największe, 22, ale zrobiłem jakąś misję. Zrobiłem jakąś misję. Czekajcie, jak zrobiłem sobie jakąś misję, pamiętam, pod którym misję był. A, dobra, ja mam ustawione, że się mi same aktywują, więc spoko. Zobaczmy z ciekawości. Odwieź, to jest to? Tak. Na latarnię się wypuści coś. No to ja nie wiem, gdzie to latarnia dać jest. Nie chcę mi się tam iść. Idę sobie tak, jak zamierzałem. Albo określiłem. Zaś bawuł wodny. Zaś sam bardziej tu uciekł. Może mówiłem, tych bawołów jest dużo więcej. I to wyraźnie widać. No może jeszcze jakiś... Tu ze sambar, tam ze świnia, ja pierdzielę. To jest niesamowite, halo. Where my bantengi? Tam zaś kolejny. Trolluje mnie ta gra. Ona chce mnie wyprowadzić z równowagi, ale ja się nie dam. Nie dam się. Tam zaś kolejny. Świa. Dobra, sobie poznaczam. Tu zaś coś łazi, tam jest jakieś stado w ogóle idzie. Co tu się odwala, halo? A tam co? Co, chyba kolejny bawot, tak? Kolejny. Właśnie przekroczyłem 2 km. Generalnie deficyt bantengowy jest uskuteczniany. Weszliśmy trochę w takie bardziej bagietne tereny. Tu oczywiście jakiś sambar już łazi, kto by pomyślał. Ale jeśli chodzi o nasze bantengi, to zobaczymy. No, że będzie głupio, żebym ja pokazywał wam, jak sobie... Tam coś widzę, czy mi się wydaje? Tak, sambara. Nie ma sensu, żebym wam pokazywał, ja tak chodzę i wypatruję te zwierzęta, te, które nie poluję, bo... No bo ich jest naprawdę dużo, nie? No tych sambarów przede wszystkim i bawołów to jest masa. Aż dziwne, że nie dzików, bo dzików też na tej mapie jest w cholerę. No to będą sambary tutaj, takie pojedyncze ślady, czy tam nawet stada, no to oczywiście sambary sundajskie, bo one są chyba też częstsze niż te jednobarwne. Ale zastanawiam się, ale to też zrobię ankietę. Ale już mogę się zastanowić i wam powiedzieć, o czym się zastanawiam, nie? Nad sambarami, czy uderzamy je, wiecie,
Na raz chyba, nie? Chociaż nie wiem, zobaczymy, jak to będziecie chcieli. Mi to obojętnie. Bo na pewno par dwie kaczki robię na raz, tutaj od razu mówię. To znaczy parwy na pewno robię w jednym odcinku, pójdziemy sobie na trzy mapy, po prostu zrobimy dłuższy odcinek. A w przypadku kaczek, no to no nie będziemy się rozdzielać, bo to nie ma sensu, nie? Tylko tutaj też muszę znaleźć kogoś, kto sprzęt użyczy, bo ja na zwykłe krzyżówki mam sprzęt, natomiast jeśli chodzi o rożeńce, za inne takie, to ja nie mam nic niestety. Też głupio kupować coś tylko pod odcinek, nie? To samo tyczy się to spływców 20 metrów. Opierdoli mnie ty. I co ty robisz, powiedz mi, co ty uskuteczniasz, kuźwa, samico, sambarowska, kurde, co tu się dzieje? Czemu ona się nie poszy? Co tu się zaś zepsuło? Nie wytrzymy. Idę stąd. Ta gra mnie po prostu nie przestaje zaskakiwać. Tyle już lat. Dotarłem do jakiegoś torowiska. Jak słyszycie, moja postać już wyraźnie jęczy. Z odwodnienia w rogach. W rogu ekranu możecie zauważyć, jak faluje obraz. Ale dopóki nie wyskoczy mi ten komunikat, że powinienem się napić, to nie będę tego wcześniej robić, bo po prostu trzeba zmaksymalizować. No trzeba, wiecie, jak najdłużej wytrzymać. Nie wiadomo, ile jeszcze tutaj będę potrzebował łazić, ale też czuję, że na jednej sesji się nie skończy. Ja to, żeśmy przeszli. No już jesteśmy, dosłownie wchodzimy na tereny centralne tych bagien. Tutaj mamy torowisko. Chyba tutaj, jak sobie wejdziecie, to was teleportuje aż tutaj. Tutaj jest taki tunel. Nie wiem, czy korzystałem kiedykolwiek z niego, ale daję znać. Zaczynasz czuć się słabo od wysokiej temperatury. No i cyk, pierwsza butelka za nami, świnia się odezwała, bandengów jak nie było, tak nie ma, idziemy dalej. Za mną jest banteng, chyba go nawet widzę, też nie. Nie, ale gdzieś tutaj się odzywa, pada deszcz, co będzie mi trochę sprzyjało, bo mnie tak łatwo nie ogarnie. Ale fajnie by mogło wypatrzeć w miarę stabilnej odległości. Tutaj gdzieś powinien być widoczny, tam coś łazi i to chyba będzie on. Dokładnie, oznaczmy sobie go. Jest bardzo blisko, bo 60 metrów. Więc myślę, że strzelimy sobie ją. Już tutaj. I mamy kolejną, drugą sztukę. Tutaj już właśnie wchodziłem w taki tryb przynajmniej powierzchownego sprawdzania śladów i tropów, bo jak się sam nie odezwie albo jakiegoś tropu nie znajdę w tych gąszczu, to momentami no zdaję sobie sprawę, że będzie ciężko cokolwiek wypatrzeć. Do tego jeszcze dochodzi deszcz, który trochę też tą widoczność ogranicza, więc taki całokształt tworzy no sytuację tego, że ciężko się na nie poluje. Ale cieszę się, że już ta druga sztuka jest, bo myślałem, że sesja skończy się na jednej, a to byłoby słabe. Zresztą zobaczmy sobie, ile tam przeszliśmy. No 3,5 km, więc też chyba nie jest najgorzej. Trafiliśmy w serce, bardzo dobry strzał. Jeśli chodzi o punktację, no to tutaj nasz osobnik dużo gorszy. Była to samica, jak wspominałem. Ale widzicie, przez czaszkę, czyli praktycznie przez kość, przez serce, pod same jelita przebiliśmy się. To jest chyba czyste świadectwo mocy tej broni, no nic więcej nie trzeba dodawać. A tymczasem idę sobie dalej i tym samym trybem będę poszukiwał kolejne sztuki. Bawo, ajajaj. Bawo, kurde. Stado bawołów. O kurde. Ty, no wiecie co, tego to chyba walnę. Ty, no duży taki, nie? Kurde, nie wiem, walić czy nie? Kuźwa, nie wiem, może nie powinienem, ale ciul! Trudno! Tu zaś uciekają kolejne. Dobra, no powiem tak, topka z top 100, 276 bodajże, więc trochę brakowało, ale myślę, że było warto. Pierwsze ustępstwo, już pierwszy materiał, ale cóż, no zobaczcie ten księżyc, no. Aż ciężko było nie strzelić, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie.
idę dalej. O, a co tam dyma sobie swobodnie? Pan ten, czy ja zdążę szybko rozłożyć pastorał? Kurde, mogę zdążyć, ale on mocno kursuje do przodu, więc muszę to ogarnąć szybko, szybko. O, chyba się teraz wraca. O kurde, tam jest całe stado bantengów, no i to mi się podoba. Teraz możemy celować z najciekawszego, albo tego, co się wyróżnia. Tutaj mamy jakiegoś jaśniejszego, więc chyba w niego sobie uderzymy. On jest gdzieś tutaj, dokładnie. No i to całe stado spełnia nasze zapotrzebowanie na odcinek, więc fajnie by było jakby... O nie, to nie za bardzo bokiem. Nie chcę go na elita strzelać, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę penetrację, za bardzo się chyba nie powinienem przejmować, ale też one sobie tak kroczą w kółko. Dobra. Sobie ucieknie. Leci. Tam biega. Nie wiem, czy dostał. To by strzał troszkę na farta. Ale zastanawiałem się, czy w ogóle istnieje szansa na znalezienie więcej niż jednego osobnika, nie? Tym bardziej, że nie ma ich za dużo. Jak widzieliście. Ale jak widać, zgodnie z tym, co teoretycznie jest w rzeczywistości, czyli te stada nawet do 30 sztuk potrafią się kombinować, że tak powiem, no to tutaj też jakaś mała zajawka tego jest. O 3 sztuki widzieliśmy. Więc ja sobie teraz podejdę, zbierzemy sobie tego jednego, pójdziemy sobie trochę dalej, zobaczymy, czy dostał tamten, chociaż szansa na to no raczej mało prawdopodobna. Potem ewentualnie sobie je potropimy. Zresztą staram się rozglądać nadal, bo może jakoś daleko nie uciekły. Ja już tutaj gdzieś jestem przy tym naszym. Chociaż nie, jeszcze chyba trochę dalej. A tam leży, dobra. Leży tam. Jeden na pewno uciekł w prawą stronę. Z kolei ten drugi, którego próbowałem jeszcze tam strzelać, poleciał gdzieś tamtą. I raczej zanim się udam, spróbuję go potropić. A jeżeli mi się to uda, to zawsze mogę wrócić tutaj. I od razu zrobię tak, że zaznaczę sobie to miejsce, żeby móc potem w razie czego znaleźć te tropy tutaj. Celem poszukania tego drugiego osobnika. Wiadomo, no trofeum jest jaki jest. Ale fajnie, że trafiliśmy na Uncommona. Nie jest on jakiś rzadki, wiadomo. Tak jak wspominałem na początku materiału, ale zawsze to coś innego. Dobra, to jest powszechny. Myślałem, że to jest ten, wiecie, yellow albo gold, ale wychodzi na to, że nie. Ale to i tak fajnie, że przynajmniej ubarwienie troszkę inne. Zeszedłem z tego strzał nisko. 516 kg. No i cóż, no 105 punktów, tamten chyba najładniejszy ma 125, nie wiem, czy dobrze pamiętam, jak mi się wydaje, więc dobra, zbieramy go i idziemy dalej. O cholera, patrzcie na to! Trafiłem go tym drugim strzałem. Byłem tak, no nie spodziewałem się tego, że go trafiłem. To było takie, wiecie, na tak zwany flickshot, tak? Machnąłem tą myszką tak na wyczucie. Ale okazuje się, że dostał. No nie dostał dobrze, bo dostał na ciało, więc podejrzewam, że ten pojedynczy trafiony strzał nie będzie śmiertelny, ale... No ale to jest in plus, nie? Możemy zacząć go tropić. Przynajmniej pies nam się przyda. I może go gdzieś tam za chwilę zauważymy. Tym bardziej, że pogoda się poprawiła. Więc może. Czekajcie. Jest. Strzelamy na jelita. Będzie to wystarczające. Dobra, mamy czwartą sztukę. Daleko tropić ją nie musieliśmy, bo na szczęście, dobra, nie będę biegał. Zapominam całkowicie o tym. No i dobra, podniesiemy sobie ją i zgodnie z planem cofniemy się na pozycję, którą sobie oznaczyliśmy na mapie. I tam myślę, spróbujemy potrapić naszą piątą sztukę. Mam nadzieję, że z sukcesem. Sobie ten paweł ucieka, nim się za bardzo nie przejmujemy. Generalnie pierwszy odcinek mielibyśmy za sobą. Bardzo bym się cieszył z tego powodu, tym bardziej, że dałoby mi się to zrobić na jednej sesji. A na początku się na to za bardzo nie zapowiadało.
Siema, panie Bantek. Panie Bantek, ile pan miał punktów? 111. Taki średniak. No w zasadzie wszystkie raczej średniaki, nie? Ciekawsze, można łapać gdzieś tam, nie wiem, 150 pewnie, powyżej. Już można to... Jest jak jest, nie możemy narzekać. Idziemy sobie z powrotem, tylko tu bardziej górą. O, tu jest ta wieża chyba, co trzeba misję było zrobić. Ty, to czekajcie, to ja sobie podejdę do niej. Ciekawe, czy mi zaliczy. Misja, gdzie wszystko się zaczęło, zakończona. Czy ja ją całkowicie zakończyłem? Nie, odwieźć latardy. Teraz musiałbym strzelić powyżej 135, ale to jest niemożliwe, bo te, co tam widzieliśmy, to były mocno podobne do siebie. Tam żaden raczej się nie wyróżniał na tyle, żeby miał powyżej 135. Na to nie ma szans. Ale co ciekawe, jak widzicie, tam nie zniknął mi ślad, którym się kierowałem, więc z tego, co postrzeliłem, to chyba był inny. Ja tam nie zwróciłem totalnie uwagi na to, czy ja go strzeliłem raz czy dwa razy. Tylko sobie go tak podniosłem. Zgadza się. To był inny. Jest nie w stanie szukać, dlatego że przestał krwawić. No i to jest to, co mówiłem. No, jeden taki strzał był niewystarczający. Teraz muszę spróbować go poszukać samodzielnie. A to nie będzie proste, bo on jak jest spłoszony, to pokazuje nam, że... Wiecie, jak to w klasyku jest. Niby tam uciekał, mógł tak naprawdę wszędzie uciekać. Ale dobra, na razie się zgadza. Właśnie o tym mówię. Więc ja pokazuję tam, a świat jest w ogóle w inną stronę. Tego przydaje się pies w tej grze. Kiedy trzeba oczywiście tropić zranioną zwierzynę. Dobra, on jest gdzieś tutaj, już się zdążył uspokoić. Ale patrząc po okręgu, to jeszcze daleko. Relatywnie oczywiście, więc ja sobie jeszcze pozwolę na stojąco iść. Muszę się rozglądać, no właśnie. Ślady są w innych miejscach. A, to już był spłoszony, więc nieważne. Uciekł w stronę plaży. Że gdzieś tam będzie po niej łaził. Nas się pozwolę skradać, bo pomimo, że się spłoszył, to on mógł, wiecie, uspokoić się i już gdzieś tu iść w naszą okolicę. A nie chcielibyśmy się na niego nadziać, ale definitywnie ślady prowadzą w stronę wybrzeża. To właśnie chciałem usłyszeć. No i zgodnie z moimi oczekiwaniami jest, ale to jakiś inny na wybrzeżu. Przynajmniej tak wskazuje nasz Hunter Mate. No i będzie to nasza finałowa pozycja. Może trochę szczęścia będziemy mieć jeszcze i trafimy takiego powyżej 135, żeby zrobić misję. No wtedy to by było idealnie, ale na to oczywiście nie liczę. Jeśli chodzi o trofea, to w naszym przypadku z reguły jest miernie, chociaż widzieliście. Jeśli chodzi o tego bawoła, którego pozwoliłem sobie strzelić, no... Tutaj jednak było na co rzucić oko. Zbliżam się powoli do wybrzeża. Tutaj mam ślad, to znaczy, że przechodził tędy. Ale trzeba być ostrożnym, bo on może być już w całkowicie innej pozycji, a niestety widoczność jest ograniczona. Chyba skradam się w tej dżungli, ale go nie widzę. Spłoszony, fuck. Już mnie wyczaił. Jakiś... O, wysoko, wysoko. Widzę przedstawiciela. Na elita, na elita. Może być i tak. Kawał odległości, ale za bardzo się tym nie przejmujemy. W ogóle zakręciłem się szukając tamtego, co się odezwał na tej plaży. On się wrócił, się tam zakręcił. W ogóle masakra. Nie wiem ile to straciłem czasu, chyba z 10 minut. Stwierdziłem, że pierdziel, no nie będę się tam kręcić. Wybiorę się z powrotem tutaj do tego lasu. Licząc na to, że odezwie się jeszcze coś. No i odezwał się ten. Po cichu próbowałem podejść. Zauważyłem go z miarę daleka. No i mamy piątą sztukę. Cyk. Patrzcie, 131. A ile mieliśmy strzelić? 135? Kurde! Brak po 3,5 punkta do zrobienia misji. No nie. Masakra. No niestety, szkoda. Mogliśmy sobie misję zrobić, ale... Jest jak jest. Dobra, podsumujmy sobie ten odcinek. Przeszliśmy 6,5 km, strzeliliśmy 5 bantęków, z czego ten był chyba najciekawszy, tak? 132 prawie punkty. Strzeliliśmy jednego nielegalnego bawoła wodnego, no ale widzieliście, że
raczej warto było. No i w zasadzie to wszystko. W kolejnym materiale widzimy się w polowaniu na Baribale. Jeśli chodzi o rezerwat, to tą decyzję pozostawiam wam. Więc pewnie możecie jeszcze zagłosować, kiedy to oglądacie. Zresztą ja, bo nie wiem, jak będę nagrywał, kiedy będę wrzucał, bo może będę nagrywał z wyprzedzeniem, zobaczymy. W każdym razie możecie zajść te karty społeczności, tam zobaczyć sobie, czy jeszcze ankieta jest dostępna. Więc zobaczymy, bo może, wiecie, wykorzystam sobie beczkę, bo mam beczkę, mam też kukurydzę, więc mogę ją tam gdzieś wcześniej postawić. I na początku pójdziemy sobie na nią, postrzelamy trochę na głośno, potem może podejdziemy coś na cicho, zobaczymy. Tutaj zupy nie strzeliliśmy, była jedna okazja, ale stwierdziłem, że mniejsza. No i tyle. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym, raczej do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.